Drodzy Państwo, dzisiaj liturgia będzie wyglądała w następujący sposób, ponieważ gościmy męskich hut górniczych zakładów ZG Lubin, którzy będą towarzyszyć dzisiejszej liturgii mszy świętej, a po mszy świętej tam są koncert, kolęd i pastorały, do którego zachęcam, by również wziąć udział. Więc gratisowo nie będzie homilii, ale jest powiedziane, że kto śpiewa dwa razy się modli, więc niech ta modlitwa będzie ubogacana także przez Państwa i zachęca do włączania się podczas tego śpiewu do wspólnej modlitwy na dobrze. Oh,
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Pójdźmy wszyscy do Nazarenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maryjkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy Maryjkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj, Jezu, ukochany.
roku już panowie są tu wśród nas. Dziękuję bardzo za przybycie, które dyryguje pan Krzysztof Kujawski, szef mi gdzieś poszkody, a szef jest prezes, nie schował się za mnie, ale myślę, że pan prezes powie bardzo jeszcze dwa zdania, za chwilę błogosławieństwo i zachęcam do słuchania tego, co jest Ewangelią, bo przecież pastorałki, kolędy opowiadają nam śpiewem o tym, co się wydarzyło w Betlejem, jak narodził się Zbawiciel, jak przyszedł na świat u Boga, że byli pastuszkowie, że byli trzej królowie, że byli ci wszyscy, którzy poznali Zbawiciela i udali się w drogę, by Go spotkać. A przecież każdy z nas, przyjmując Chrzest Święty, otworzył dla Niego także swoje serce. Więc jak chór będzie śpiewał, to czasami zadajmy też z serca samemu Panu Bogu, bo kto śpiewa, dwa razy się modli. Powstańmy, Boże błogosławie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa, Bogu proszę. Szczęść Boże, czcigodny księże, dziekanie, szanowni Państwo, przede wszystkim na ręce księdza dziekana chciałem złożyć serdeczne podziękowania za umożliwienie nam wzięcia udziału w mszy świętej i również w koncercie krótkim kolędki pastorale polskich, które w tym pięknym kościele chcieliśmy Państwu zaprezentować. Tak się złożyło, że w tym roku jest to jeden, w zasadzie jedyny występ chóru w okresie Bożonarodzenia, jeśli chodzi o kolędy. Tak nam się po prostu ułożył kalendarz. Bywały lata, że występowaliśmy częściej, ale chcieliśmy właśnie w tym miejscu przynajmniej raz wystąpić, dlatego że mamy jeszcze inne zobowiązania już poza granicami naszego miasta, musimy wyjeżdżać też i do innych miejscowości. No a chór nie jest skoszarowany, nie pracuje za pieniądze, pracujemy społecznie i na tyle, na ile możemy to uczynić, to staramy się. Także miło nam, że Państwo tak licznie przybyli do tego kościoła, postaramy się te mniej znane, bo one były wybrane zarówno kolędy, jak i pastorałki, które nie są zbyt powszechnie wykonywane i żeby one właśnie tutaj wybrzmiały. Jeszcze raz serdecznie księdzu dziękuję. Ksiądz już przedstawił nam dyrygenta. Powtórzę, chórem dyryguje Krzysztof Kujawski. A chór, jeszcze dodam, w tym roku będzie obchodzić w zasadzie już swoje 39-lecie. Także już parę lat funkcjonujemy w naszym górniczym środowisku Zagłębia Miedziowego. I to jest naprawdę fajna sprawa, że przez tyle lat udało nam się ten chór utrzymać i może on reprezentować w różnych sytuacjach nasze miasto, nasz przemysł i nasze górnictwo. Że to nie tylko jest ten ciężki kwadrunek, ta ciężka praca na dole, ale również górnicy potrafią robić jeszcze coś innego. Dziękuję bardzo.
Panie Maryjo, Ojcze Stanęli i
Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa Maleńkiego, który swoje bóstwo wydał na ogospodarz zbawienia naszego. Zawitaj, Zbawco narodzony z przeczystej pamięci. Gdzie Werbo? Gdzie Twoje korony? Gdzie Werbo? Gdzie Twoje korony? Gdzie Werbo? Gdzie Twoje
który śpiewa i Panu Bogu, i ludziom. Serdecznie Bóg zabrać.